Witam bardzo serdecznie Państwa, przede wszystkim panelistów, ale także Także rzecz jasna wszystkich, którzy chcą chcą na bieżąco uczestniczyć w naszym wydarzeniu, wydarzeniu, które które organizuje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, a spotykamy się na konferencji, pierwszej naukowej konferencji, którą organizujemy w ramach cykl, który został zatytułowany przez nas Kanon Myśli Narodowej, Teoria i Praktyka. I rzecz jasna, dzisiaj na konkretnych przykładach, konkretnej tematyce zaproponowanej przez uczestników poszczególnych paneli, Będziemy będziemy zgłębiać zgłębiać ten tytułowy zapis, zapis Kanon Myśli Narodowej, Teoria i Praktyka. Bardzo serdecznie serdecznie witam. witam przede wszystkim uczestników konferencji, zarówno te osoby, które w tej chwili widzę, to znaczy panią profesor Profesor Ewę Maj, pana profesora Krzysztofa Kawalca, pana profesora również widzę, ale nie jestem pewien, czy dobrze odczytuję pana Tomasza Sikorskiego i pana doktora Macieja Motasa. Także wiem, że jest z nami, chociaż się nie pojawił na razie pan profesor Paweł Skibiński. Zapewne Kolejne kolejne osoby. osoby będą także z nami. Witam też głównych organizatorów naszego spotkania, czyli pana doktora Krzysztofa Kawęckiego i pana Mikołaja Kwiatkowskiego. Mnie przypadł W udziale jako dyrektorowi Instytutu zaszczyt otwarcia tejże konferencji, ale także pozwoliłem sobie na to jako dyrektor, by rozpocząć od pewnej krótkiej, zapewniam, wypowiedzi, która która niech będzie w jakiejś mierze, mam nadzieję, początkiem takiej zbiorowej refleksji. I otóż zastanawiając się nad tym, od czego. O, witam już pana profesora Wojciecha Turka. Także rozumiem, że kolejne osoby się będą nam pojawiały, więc z góry od razu wszystkich witam. Już nie będę sobie przerywał, a powiem, co chciałem powiedzieć. Otóż zastanawiając się nad tym, co to znaczy ten kanon myśli narodowej, teoria i praktyka, doszedłem do wniosku, że trzeba chyba zwrócić uwagę na kilka takich kwestii natury, no, z mojego punktu widzenia, natury zasadniczej. Mianowicie przede wszystkim mówimy o kilku pokoleniach, to znaczy o kilku pokoleniach ludzi, którzy żyli od drugiej połowy XIX wieku i przełomu XIX-XX wieku, kolejne pokolenia, drugiej RP, także rzecz jasna II wojny światowej i pokolenia, które zdążyły jeszcze przeżyć tę II wojnę światową i żyć albo w kraju, albo na emigracji, gdzieś do 1990 roku, a więc w bardzo różnorodnych warunkach, nieporównywalnych do siebie i pokolenia, które w związku z tym miały zupełnie inne też wyzwania wynikające z tego właśnie znaku czasu, który był nie do końca do siebie podobny. Jak w związku z tym o tej myśli narodowej mówić w kontekście tak różnorodnych okoliczności, czyli od końca XIX wieku do końca wieku XX. I wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć, jeśli chodzi o teorię, o tę część zagadnienia pod tytułem Kanon Myśli Narodowej, że pierwsza kwestia, która mi się nasuwa, to jest w środowisku obozu narodowego stała refleksja. To znaczy bardzo mało kanonicznych zapisów, a bardzo dużo refleksji otwartej,
która właśnie jest wynikiem tego zderzenia innego czasu z zasadniczymi, dogmatycznymi, uznanymi wartościami. I to zderzenie rodzi niejako konieczność stałej refleksji, stałego obudowywania tego bieżącego czasu nowymi rozwiązaniami, także rozwiązaniami praktycznymi. Ale coś jednak ich łączy. To nie jest tylko stała refleksja wokół nieobecnych wartości, tylko jednak bardzo jednoznacznych. Co jest taką wartością stałą? No oczywiście naród. Przy czym naród rozumiany jako wspólnota, która dla obozu narodowego wydaje się wspólnotą naturalną. To jest pytanie zresztą, które dotyczy zarówno obozu narodowego, jak i obozu chrześcijańsko-narodowego, także chrześcijańsko-demokratycznego. W jakiej mierze ta dyskusja między tymi intelektualistami jest dzisiaj ożywsza, to widać choćby po na przykład takim niezwykłym dziele, z którym mam codziennie niemal do czynienia, czyli z Promemoria prymasa Stefana Wyszyńskiego, gdzie widać w tej niezwykłej osobowości taką, przepraszam za sformułowanie, gonitwę myśli wynikającą z tego właśnie dobytku i dorobku także dziedzictwa obozu narodowego i oczywiście chrześcijańsko-demokratycznego, katolicyzmu społecznego, gdzie prymas Stefan Wyszyński nie tyle stale się zastanawia nad pojęciem narodu, ile stale jakby wypracowane pojęcie stosuje w praktyce. A więc naród jako wspólnota naturalna, a więc wspólnota, która wyrasta na dorobku kultury, na wspólnocie interesów, na w związku z tym także wspólnocie potrzeb. Jedną niewątpliwie z tychże potrzeb to jest państwo. Kategoria państwa, szalenie ważna dla obozu narodowego, które nie może być byle jakie, tylko musi być zaspokajające potrzeby tegoż narodu, interesów narodowych, tego, co stanowi tą wspólną kulturę. Państwo, które rodzi się w koncepcjach obozu narodowego w pierwszym konkretnym pokoleniu, czyli pokoleniu Romana Dmowskiego, Jana Ludwika Popłaskiego, Zygmunta Balickiego i ta trójka ma w sobie, powiedziałbym, że najwyraźniej Jan Ludwik Popłaski to artykułuje, ma w sobie coś, co będzie stanowiło, wbrew pozorom, bardzo ważny element tego myślenia wielopokoleniowego obozu narodowego. Mianowicie to będzie swoiście rozumiany demokratyzm. Nie mylić z demokracją liberalną, nie mylić z ustrojem parlamentarnym jako jedynym, w którym odbywa się ten demokratyzm ustrojowy. Ale pojęcie demokratyzmu obok pojęcia patriotyzmu czy też nacjonalizmu wynikającego właśnie z rozumienia znaczenia narodu i wspólnoty narodowej jako naturalnej więzi, w której się odbywa proces doskonalenia zarówno jednostki, rodziny, jak i wspólnoty i jej interesy tej wspólnoty są w narodzie najlepiej i w państwie realizowane, każą obozowi narodowemu wprowadzić właśnie to pojęcie demokratyzmu. My wiemy, że pierwsze stronnictwo nazywało się Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, skrót NDECJA też jest pojęciem zawierającym w sobie naród i demokrację. I bardzo często historycy starają się zapomnieć o tym, że to nie była figura propagandowa, tylko była to figura jak najbardziej związana z rzeczywistym myśleniem obozu narodowego na temat organizacji wspólnoty narodowej. Jej warunkiem był autentyczny demokratyzm. Tylko teraz pytanie, co to znaczy? Otóż wydaje się, że mieści się to w pojęciu pierwszym, jednym z najważniejszych, które pierwsze pokolenie narodowców wyartykułowało, czyli oczywiście wszechstanowość. Wszechstanowość i wszechpolskość. Naród jest zjawiskiem dużo poważniejszym niż warstwy, klasy, a z kolei warstwy oświecone są zobowiązane do tego, zdaniem Popłaskiego, Dmowskiego, bardzo wielu innych, do tego, żeby
zejść jakby z tej linii zysku, z linii interesów klasowych na rzecz wspólnoty, czyli obdarzenia warstw ludowych taką kondycją, zarówno materialną, jak i intelektualną, żeby mogła ta warstwa, czy te warstwy ludowe stać się pełnoprawnym uczestnikiem dobra ogólnonarodowego, czyli tej całej wspólnoty, dziedzictwa, tradycji, które wiążą się z pojęciem narodu. A więc wszechstanowość ponad interesy klasowe, czy też obok interesów klasowych, bo te oczywiście także istnieją. I demokratyzm w rozumieniu także tego, co nazywamy zarządzaniem państwa autentycznie przez naród. W II Rzeczpospolitej z jednej strony obóz narodowy, konkretni posłowie Sejmu Ustawodawczego, jak ksiądz Kazimierz Lutosławski, który jest autorem preambuły Konstytucji Marcowej, czy profesor Stanisław Głąbiński, jeden z głównych twórców Konstytucji Marcowej. To są liderzy obozu narodowego, a jednocześnie to są twórcy najbardziej demokratycznej konstytucji w ówczesnej Europie. Ona, ta konstytucja, jest oparta między innymi na rozumieniu praw człowieka i obywatela, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli współczesnym językiem, poprzez zrównoważenie władzy z jednej strony instytucji państwowych, z drugiej strony instytucji samorządowych. Coś, co później w encyklice 1931 roku Quadragesimo Anno zacznie być stosowane jako zasada pomocniczości. Ona w gruncie rzeczy w obozie narodowym jest bardzo już wykrystalizowaną wartością czy pojęciem organizującym wspólnotę narodową. Demokratyzm polega więc na tym, że w sposób autentyczny społeczeństwo, pytanie jak podzielone, ma być reprezentowane w organizmie państwowym. I stąd między innymi jak powstaje obóz Wielkiej Polski w 1926 roku, jak przeczytamy w deklaracji ideowej pisanej przez Romana Dmowskiego, on będzie krytykował demokrację parlamentarną, podobnie jak będzie krytykował, rzecz jasna, przewrót majowy, bo obydwa w gruncie rzeczy rozwiązania w praktyce politycznej będą odległe od tego, co nazywamy rzeczywistą władzą narodu polskiego. I nie chodzi tylko o kwestie mniejszości narodowych, ale także o taką organizację instytucji państwa, żeby te instytucje państwa nie kłamały na temat swojej roli. Jeżeli na przykład Sejm, Senat, posłowie i senatorowie są w Konstytucji uznani za głos narodu, a de facto tym głosem narodu są tajne struktury obowiązujące i funkcjonujące w różnych instytucjach państwa, to jest na przykład w Sejmie Ustawodawczym olbrzymia polemika Stanisława Głąbińskiego z Lewicą, której Stanisław Głąbiński mówi, że nie może dłużej istnieć w Armii Polskiej Polska Organizacja Wojskowa jako struktura de facto tajna, która powoduje upolitycznienie armii, chociaż przecież ta armia ma nie być upolityczniona. Ja podaję to jako jeden z przykładów, ale chodzi o pewną wypracowanie w obozie narodowym zasady rozumienia demokratyzmu, czyli pewnej rzeczywistej władzy narodu nad instytucjami państwa po to, żeby te instytucje państwa były rzeczywiście wobec niego służebne, a nie były opresyjne, tak jak to zaproponował Polsce po zamachu majowym Józef Piłsudski. Mamy także, rzecz jasna, w związku z tym pytanie, skoro obóz narodowy stale poszukuje, to oczywiście w kolejnych pokoleniach także poszukuje zarówno najlepszych rozwiązań ustrojowych, na przykład niewątpliwie Stronnictwo Narodowe na emigracji po 1945 roku, żyjące w środowisko, w otoczeniu demokracji Wielkiej Brytanii czy Europy Zachodniej szerzej,
widzi, że jednak to jest ustrój, który niejako przeżył pozytywnie doświadczenia II wojny światowej i w zasadzie takich głębokich powrotów do korporacjonizmu, do próby odnalezienia niejako najsensowniejszego ustroju w latach 30. po ewidentnym kryzysie demokracji parlamentarnej, czy też w ogóle kryzysie demokracji liberalnej, no jednak po II wojnie światowej działacze Stronnictwa Narodowego do tego ustroju wracają. Co więcej, są nosicielami artykułów, myślenia na temat także chrześcijańskiej Zjednoczonej Europy. Nie ma powodu, żeby się odżegnywać od tego wspólnego pnia chrześcijańskiego i szukać jakichś wspólnotowych, ponadnarodowych koncepcji, organizacji. Więc ten duch czasu jest oczywiście bardzo tutaj widoczny. Podobnie jak jest widoczny na przykład duch czasu dotyczący organizacji bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, gdzie mamy do czynienia w tej myśli i rzecz jasna przeobraża się to w praktykę, na przykład projekt Adama Doboszyńskiego będący Międzymorzem, projektem Międzymorza, którego dzisiaj się bardzo chętnie odwołujemy i które to Międzymorze jest próbą syntetyzowania tego, co wyrastało z tradycji zarówno obozu narodowego, jak i obozu Adama Jerzego Czartoryskiego i potem federacyjnego Józefa Piłsudskiego. Kolejne pokolenia narodowców nie musiały być tak dogmatycznie związane ze źle rozumianą lojalnością wobec poprzednich pokoleń, tylko myślały twórczo na temat rozwiązań bieżących. No i oczywiście rzecz najważniejsza, każdy narodowiec wiedział i wie do dzisiaj, że Polska ma być wielka. To znaczy zarówno ze względów emocjonalnych, jak i ze względów racjonalnych. Polska wielka, a nie byle jaka. To znaczy musi być wewnętrzna mobilizacja moralna oparta na katolicyzmie, na szerzej chrześcijaństwie, która to opoka moralna daje siłę wewnętrzną narodu. I to związanie w obozie narodowym interesów narodu z chrześcijańską wizją ładu moralnego jest nieodzownym warunkiem. On, można powiedzieć, że kształtuje się z pokolenia na pokolenie, nie jest do końca od początku wyartykułowany, ale od początku de facto do końca żyje w praktyce działania. Co widać po życiorysach chociażby, możemy się odwołać dzisiaj do słownika działaczy obozu narodowego i zobaczymy, jak trudno czasem sklasyfikować, czy to na przykład doktora Sas-Wisłockiego, głównego twórcę, pomysłodawcę ślubów jasnogórskich młodzieży akademickiej z 24 maja 1936 roku, czy na przykład Wojciecha Dłużewskiego, także działacza ONR-u, a jednocześnie po wojnie na emigracji, współtwórcę i wieloletniego dyrektora Veritasu. Takich przykładów tego rozumienia w praktycznym wydaniu, czyli w życiu własnym, tego związku między moralnym porządkiem chrześcijańskim, który ma być obecny w przestrzeni publicznej, a organizacją państwa dla narodu najwłaściwszą, jest, jak się wydaje, stałym, niezaprzeczalnym elementem tej myśli narodowej. Na pewno to, co powiedziałem, nie wyczerpuje tematu głównego, to znaczy kanonu myśli narodowej, ale myślę, że gdzieś wokół tych pojęć, czyli naród, państwo, katolicyzm i demokratyzm, to są te bardzo ważne pojęcia, oczywiście wszystko umocowane w tradycji, które w jakiejś mierze organizują nam to myślenie o dorobku obozu narodowego w ciągu tego stulecia od końca wieku XIX po koniec wieku XX. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego mojego wstępnego referaciku, a teraz bardzo
proszę, bo jestem też osobą, która będzie prowadziła pierwszy panel. Bardzo proszę, panie profesorze, zwracam się do pana profesora Tomasza Sikorskiego, wybitnego znawcę dziejów obozu narodowego, ale także dla mnie między innymi osoba bardzo ważna, jeśli chodzi o zaprezentowanie w tak doskonały sposób środowiska Tygodnika Warszawskiego, powojennego czasopisma, niezwykle ważnego z punktu widzenia właśnie tej refleksji, dyskusji środowiskowej między narodowcami i chrześcijańskimi demokratami. A pan profesor Tomasz Sikorski jest oczywiście wykładowcą akademickim Uniwersytetu Szczecińskiego, a opowie nam na temat następujący słów parę, czyli patronat obozu narodowego nad organizacjami młodzieżowymi na przykładzie byłej dzielnicy pruskiej, oczywiście zabór pruski, do 1918 roku. Ma pan profesor na to, jak tu widzę, 20 minut. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję panie profesorze, dziękuję przede wszystkim za te miłe słowa. Mój referat, moje wystąpienie dotyczyć będzie rzeczywiście patronatu obozu narodowego nad organizacjami młodzieżowymi, jakie rodziły się na terenie zaboru pruskiego. Właściwie patronat, a z drugiej strony wpływy obozu narodowego nad tymi środowiskami. Pierwsze organizacje młodzieżowe na tym terenie powstawały już w drugiej połowie XIX wieku, ale trzeba pamiętać, że one nie posiadały jakiegoś profilu ideowego, koncentrowały się na pracy samokształceniowej, na przeciwdziałaniu procesom germanizacyjnym, stąd duży nacisk położono tutaj na naukę języka ojczystego, literatury, geografii czy historii. Właściwie w latach 80. XIX wieku w większości gimnazjów na terenie zaboru pruskiego istniały już takie koła samokształceniowe. Często one nazywały się kołami Tomasza Zana, ale trzeba pamiętać, że formalnie dopiero to nazewnictwo obowiązuje na tym terytorium od 1913 roku. W tych kołach już od lat 70. aktywnie byli późniejsi działacze obozu narodowego, właściwie ludzie, którzy tworzyli elity tego obozu na terenie Wielkopolski, na terenie Śląska czy Pomorza. I tak na przykład takim ośrodkiem, gdzie koncentrowała się ta praca narodowa, a zarazem samokształceniowa, był Ośrodek Poznański i Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, gdzie w pracę samokształceniową zaangażowały się takie postaci jak chociażby Bernard Szanowski, jak Antoni Stychel, Bolesław Krysiewicz, Cyryl Ratajski, Józef Chłos, Antoni Ludwiczak, i tak bym mógł tutaj jeszcze wiele postaci wymieniać. Taką ważną postacią był również Wojciech Tromczyński, który rozpoczął naukę w Trzemesznie. Tam też zawiązał koło samokształceniowe, a potem kontynuował tą działalność na terenie Poznania. NDC byli również zaangażowani w tworzeniu różnego rodzaju kół pozaszkolnych, kół młodzieżowych. Między innymi takie koło istniało w Szkole Wieczornej w Poznaniu. Nazywało się Towarzystwo Patriotyczne. Tutaj animatorem tego koła był duchowny ksiądz Józef Kłos. Podobnie było w przypadku Towarzystwa Młodzieży Polsko-Katolickiej, gdzie patronował jego strukturą ksiądz Antoni Stychel. Oczywiście to nie tylko Wielkopolska, bo w tym samym czasie, od lat 80. powstawały również podobne organizacje na terenie Pomorza, gdzie angażowali się młodzi akademicy, młodzi uczniowie, później związani z obozem narodowym, jak chociażby Władysław Sejda w gimnazjum w Wałczu, jak Józef Prądzyński czy Felix Bolt w Chełmie. Później zakładali podobne struktury na terenie seminariów, bo obaj byli księżmi. Ciekawą postacią był Czesław Rogala, który w 1907 roku wstąpił do Ligi Narodowej. On zakładał podobne koło samokształceniowe na terenie gimnazjum w Chojnicach. Od lat 80. pojawiły się pierwsze próby centralizacji, połączenia się działających jak dotąd samodzielnie kół samokształceniowych, no ale one się nie powiodły pomimo trzech zjazdów, jakie się odbyły. Nie udało się, tylko trzy gimnazja, koła gimnazjalne podjęły współpracę, nie udało się tam przyciągnąć
kół z Pomorza, pomimo że w ostatnim z tych spotkań w Bydgoszczy właśnie delegaci tych kół brali w nich udział. Osobnym jakby segmentem działalności młodzieży były środowiska akademickie, polscy akademicy, którzy studiowali na uczelniach niemieckich, zrzeszeni w różnego rodzaju organizacjach, towarzystwach. Często były to także towarzystwa o charakterze korporacyjnym. Działały one w Halle, w Lipsku, we Wrocławiu, w Gryfii, w Berlinie oczywiście. No wszędzie tam, gdzie były większe skupiska Polaków. Ster nad pozyskaniem wpływów wśród młodzieży gimnazjalnej próbował przejąć oczywiście Związek Młodzieży Polskiej Z, zwłaszcza ten pierwszy Z lat 1887-1894 i od samego początku Z zrzeszał młodzież o bardzo różnych poglądach społecznych i politycznych. W swoim założeniu Z miał grupować, zrzeszać młodzież akademicką i młodzież starszych klas gimnazjalnych skupioną w kołach samokształceniowych i tajnych organizacjach szkolnych istniejących na ziemiach polskich, no i skoncentrowany był na działalności w duchu obywatelskim, w duchu patriotycznym, no i przede wszystkim w duchu narodowym. Zgodnie z dokumentem, z umową zawartą w styczniu 1888 roku między centralizacją a Z-em, Związek uznawał Ligę Polską za najwyższą instytucję narodową, ale trzeba tu też powiedzieć, że formalne takie organizacyjne podporządkowanie się Lidze nie oznaczało, że programowo czy też ideowo-politycznie członkowie Z-u wszyscy podzielali poglądy narodowo-demokratyczne. I tam także ludzie, których dzisiaj byśmy określili mianem, powiedzmy sobie, takiej lewicy postępowo-społecznej. Trudno określić, jaki był procent członków Z-u, którzy później zasilali obóz narodowej demokracji. No ja tutaj przytoczę tylko jedną relację Stanisława Bukowieckiego. On twierdzi, może przesadza, że około 90% ligowców to właśnie ludzie wywodzący się z Z-u. Sama struktura organizacyjna związku, tu bardzo krótko, ona była bardzo skomplikowana, obejmowała 3, a potem 2 stopnie tajemniczenia. Wszyscy członkowie byli kolegami, ci, którzy posiadali większe ambicje czy też wyrobienie polityczne, przechodzili do grupy towarzyszy. No i najwyższy stopień wtajemniczenia reprezentowali tak zwani bracia, którzy tworzyli koła braterskie. Zazwyczaj byli to ludzie, którzy już ukończyli gimnazja, studiowali na ostatnich latach studiów na uniwersytetach niemieckich, rosyjskich, czy też na terytorium Austro-Węgier. Według relacji Romana Dmowskiego, którą posiadamy, ona została także opublikowana w skrócie kiedyś przez profesora Garlickiego. Grupy Z-owe powstały w największych miastach akademickich na ziemiach polskich, ale także na uczelniach zagranicznych, od Berlina po Kazań. Według sprawozdania, czy wedle sprawozdania centralizacji Związku Młodzieży Polskiej na zabór pruski z lipca 1888 roku, te grupy najsilniejsze były w Warszawie, czy tak zwanej grupie warszawskiej, puławskiej, odeskiej, petersburskiej i kijowskiej, myślę tutaj zwłaszcza o zaborze pruskim i tych terenach rosyjskich. Z współpracował z Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Łączność, później z PET-em, czyli organizacją Przyszłość, która też działała na terenie zaboru pruskiego, ale pod nieco inną nazwą. Dopiero w roku 1890 w wyniku tak zwanych różnic programowych Dmowski zdecydował się, aby tą formalną zależność związku od Ligi po prostu znieść. W zaborze austriackim kierownictwo Z-u początkowo znajdowało się w Krakowie, a później od w latach 1898-99 powstała także silna grupa Z-owa na terenie Galicji Wschodniej w Lwowie. Pierwsze ślady działalności Z-u w zaborze pruskim trudno znaleźć. Zachowała się jedynie jedna relacja, relacja Mariana Sejdy. On zwraca uwagę, że około 1899 roku na terenie zaboru pruskiego powstaje Związek Kół Gimnazjalnych i pierwsze próby przeniesienia tam działalności Z-owej. No trochę się pomylił, bo de facto Związek Kół Gimnazjalnych powstał w roku 1896, ale na temat jego działalności niewiele wiemy, bo nie zachowały się dokumenty. Wiemy tylko, że działał na terenie Poznania, Ostrowa, Trzemeszna, Gniezna i Krotoszyna. Wydaje się, że ta działalność, te wpływy nie były zadowalające, bo w 1899 roku zdecydowano się na
stworzenie nowej organizacji, która w pełni, w 100% byłaby podporządkowana ZET-owi. To jest moment dość ciekawy, bo w tym samym czasie tworzą się na terenie zaboru pruskiego struktury Ligi Narodowej. W 1898 roku z Zakopanem spotyka się Bernard Chrzanowski z Dmowskim. Pojawia się dyskusja na temat ewentualnych prób powołania tejże ligi na tym terytorium i w 1899 roku do Poznania przyjeżdża Wincenty Lutosławski i w tym samym roku pierwsi dwaj działacze wchodzą w skład ligi. Jest to Jan Jakub Kowalczyk ze Śląska i Emanuel Twórz. Od 1901 roku przystąpią do ligi kolejni działacze. Wracając do roku 1899, pierwsze próby zawiązania tejże organizacji młodzieżowej, która by się znalazła pod patronatem ZET-u, no de facto pod patronatem obozu narodowego, podjął właśnie Sejda w rozmowach ze Stefanem Rowińskim, chyba najbardziej znanym wtedy działaczem młodego pokolenia, też później członkiem Ligi Narodowej. I po tych rozmowach zdecydowano się, aby w lipcu 1999 roku zorganizować w Poznaniu pierwszy zjazd delegatów organizacji młodzieżowych. Na tym zjeździe z lipca 1899 roku powołano do życia organizację Czerwona Róża. To zastanawiające jest, skąd ta nazwa. Bardzo ciekawa, mianowicie chodziło o to, że przyjeżdżających delegatów do Poznania witano na dworcu kolejowym znakiem rozpoznawczym w postaci czerwonego kwiatu właśnie róży. Wówczas ustalono strukturę organizacyjną związku. On się dzieli na trzy okręgi: górnopoznański, dolnopoznański i okręg ziemie pruskie. Ten okręg nie został w zasadzie nigdy obsadzony. To prawda, Aleksander Marchwitz został jego jakby szefem, ale tam ta działalność nie rozwinęła się na szerszą skalę. Takim organem prasowym Czerwonej Róży była teka, pismo wydawane od 1898 roku na terenie Galicji. Od 1901 roku pismo to nosiło tytuł Czasopismo Młodzieży Polskiej. Było kolportowane oczywiście poprzez zaprzyjaźnionych księgarzy również na tereny Wielkopolski, Śląska, a nawet Pomorza. Od 1901 roku, dokładnie od numeru 10, dołączono do redakcji ludzi wywodzących się właśnie z zaboru pruskiego. Byli to Zofia Sokolnicka, Helena Rzepecka, Marian Sejda i Zenon Lewandowski. Na drugim zjeździe Czerwonej Róży w grudniu 1899 roku zjazd ten odbył się w mieszkaniu Czesława Meissnera, późniejszego wybitnego przedstawiciela endecji na tym terytorium. Właśnie obsadzono ten okręg pruski, przyjęto wszystkie uchwały z poprzednich kongresów. Wiadomo tyle, że do 1900 roku Czerwona Róża zrzeszała około 15 kół gimnazjalnych. Rozwój tej organizacji został zahamowany trzema procesami akademickimi, procesami gimnazjalistów i akademików. To był protest toruński Filematów i Filaretów z listopada 1901 roku, protest poznański z listopada, z tamten wcześniejszy był z września, a ten protest poznański z listopada 1901 roku, no i protest gnieźnieński 1903 roku. Tu warto odnotować, że obrońcami młodzieży w tych procesach byli Marian Sejda, Bernard Chrzanowski i Witold Celichowski. Do tych procesów doszło między innymi dlatego, że w 1900 roku na terenie Ostrowa aresztowano miejscowego publicystę, działacza społecznego i księgarza, który Leitgebera, który wydał własnym sumptem taką pracę poświęconą historii Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Okazało się, że w jego kantorku księgarskim dochodziło do spotkań grup samokształceniowych, w których brał udział m.in. Władysław Bolecki, późniejszy członek Ligi Narodowej, i Stefan Rowiński, o którym już wspominałem. No i po nitce do kłębka zdekonspirowano Czerwoną Różę i ona zawiesiła swoją działalność. Po zdekonspirowaniu tej organizacji zawiązano na terenie zaboru organizację Przyszłość, mocno skoncentrowaną na pracy narodowej, na pracy ideowej. Przypomnę tylko, że lekturami, jakie zalecano dla tych młodych ludzi, aby je studiowali, to były lektury z pism Dmowskiego, Miłkowskiego, Popławskiego czy Balickiego. Dopiero w 1908 roku podjęto kolejną próbę reorganizacji organizacji młodzieżowych działających pod szyldem Towarzystwa Tomasza Zana. Powołano wówczas grupy narodowe, które były zrzeszone w tak zwanym Związku Grup Narodowych. No i ten Związek Grup Narodowych, opanowany w 100% przez endeków, sprawował nadzór nad
gimnazjalnymi kołami samokształceniowymi. W tym celu stworzono tak zwaną dyrekcję gimnazjalną na czele z Szanowskim, z Bernardem Szanowskim i Zofią Sokolnicką. Ujednolicono jednocześnie struktury terenowe i powołano specjalne struktury, które działały nie tylko na terenie Wielkopolski, nie tylko na terenie Śląska, nie tylko na terenie Pomorza, ale także w głębi Rzeszy. Taka specjalna struktura to był tak zwany okręg westfalsko-nadreński. Działał co prawda najsłabiej, ponieważ trudno było tam zmobilizować młodzież, która była jednak rozsiana po różnych szkołach, zwłaszcza po różnych uniwersytetach. Od 1910 roku, kiedy zaczął się również kształtować ruch niepodległościowy w pozostałych zaborach, zwłaszcza w zaborze austriackim, doszło do reorganizacji kół gimnazjalnych. I to był proces, który był efektem, moim zdaniem, dekompozycji ideowej ZET-u. Część działaczy nie zgadzała się na podporządkowanie tej organizacji Ligi Narodowej i krytykowała zbyt lojalistyczną politykę endekcji wobec caratu na terenie Królestwa. No i później oni założyli własną organizację Zarzewie, która kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę, a w 1911 roku powstał tak zwany Nowy ZET, który był całkowicie uniezależniony od środowiska narodowego. No, te organizacje wydawały także własną prasę. TTZ działający na terenie Wielkopolski wydawał pismo Brzask. Pismo, co ciekawe, ukazywało się legalnie i mocno uniszczono. To był początek sporu. W 1913 roku ujednolicono struktury zetowskie. Na terenie całej Wielkopolski przyjęto odrębny status. I tutaj oprócz tej pracy samokształceniowej, która z natury charakteryzowała środowiska TTZ-owskie, wychowania w duchu narodowym czy też obywatelskim, starano się organizować różnego rodzaju prelekcje, wykłady czy też kursy, w których brali udział ludzie właśnie już, którzy byli związani bezpośrednio z Ligą Narodową, z Towarzystwem Demokratyczno-Narodowym, które działało na tym terytorium od 1910 roku. Mógłbym wymieniać, bo są dziesiątki nazwisk, ale takimi pionierami byli wspomniany już przeze mnie wcześniej Bernard Szanowski, także Felicjan Niegolewski, Karol Rzepecki, Marian Sejda, Czesław Meissner. Organizowano również wycieczki krajoznawcze, w której brała udział młodzież, a także akademicy. Prym wiódł Szanowski, gdzie dzięki niemu młodzież mogła wybrać się i zapoznać z walorami takimi krajoznawczymi, ale także z historią Pomorza czy Kaszub. Organizowano rocznicę powstania wielkopolskiego, styczniowego, urodzin bądź śmierci księdza Piotra Skargi, a zwłaszcza Karola Marcinkowskiego, który tutaj na tym terytorium był chyba jednym z największych bohaterów. Oczywiście te wszystkie koła, pomimo że były podporządkowane endekcji, starały się zachować czy zachowywać swoją niezależność i to było ewidentnie widoczne. Ja podam dwa krótkie przykłady, gdzie dochodziło do takich sporów. Tych przykładów w swoim artykule, który będzie przeznaczony do druku, jest znacznie więcej, ale dwa podam. To była kwestia oddziaływania na tereny, na struktury młodzieżowe w Wielkopolsce, zwłaszcza ruchu Eleuzis, ruchu wstrzemięźliwości. Tutaj na przykład endecy zachowali duży dystans. Bernard Szanowski bardzo się bał, że wprowadzenie na tereny zaboru pruskiego ruchu Eleuzis, o to zabiegał Wincenty Ludosławski bardzo mocno, i to się zresztą spotkało z aprobatą ze strony młodzieży, może doprowadzić z jednej strony do dekonspiracji ruchu młodzieżowego, a drugiej odebrać endecji wpływy. No i tutaj Szanowski przegrał, muszę powiedzieć, ponieważ już w 1917 roku w niektórych gimnazjach powstały odrębne dwa nurty w TTZ-cie. Nurt tak zwany skautingowo, czy też harcersko abstynencki i drugi nurt to był ten nurt właśnie narodowy. Jeszcze jeden kryzys, o którym chciałbym powiedzieć, to kryzys z roku 1907. Bardzo ciekawy, chodziło o strajk dzieci w szkołach ludowych i tutaj też. Panie profesorze, prośba o syntetyzowanie swojej wypowiedzi. Już będę syntetyzował. Tutaj też bardzo ciekawa sprawa. Kierownictwo Ligi Narodowej nie zgodziło się na solidarność z ruchem strajkujących dzieci, ale niektórzy działacze się z tego wyłamali, zwłaszcza młodzież, która była bardzo aktywna, jak chociażby wspomniany przeze mnie Robiński i Bolecki. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Pojawienie się organizacji niepodległościowych także na terenie Wielkopolski spowodowało, że część działaczy organizacji młodzieżowych, które były już pod wpływami Ligi Narodowej, wyłamały się z przyjętej strategii i podjęły z tym ruchem
niepodległościowym, harcerskim, także współpracy. Tu chodziło m.in. o organizację drużyn bojowych Sokoła, ale także niektórzy działacze Ligi, jak chociażby Ksawery Zakrzewski czy Karol Rzepecki, takim bohaterem na terenie Wielkopolski tej działalności niepodległościowej, a jednocześnie wybitny członek Ligi Narodowej. Ostatnią próbą ratowania tych wpływów na terenie Wielkopolski przez endecję to był rok 1917, kiedy zorganizowano tak zwany Wydział Wykonawczy TTZ-u, obsadzony też w 100% przez Ligę, i chodziło tylko o to ligowcom, aby jakby w tym momencie wejścia w niepodległość, wejścia w II Rzeczypospolitą, utrzymać te wpływy. To się do końca niestety nie udało, ale trzeba powiedzieć, że ci działacze organizacji młodzieżowych, bardzo aktywni od końca XIX wieku, no oni się sprawdzili, te wychowanie obywatelskie i patriotyczne dało egzamin. To byli uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, Powstań Śląskich, plebiscytu na Warmii i Mazurach. Ostatecznie TTZ zlikwidowano na zjeździe 3 stycznia 1920 roku. I ostatnie zdanie, gdyby tak naprawdę dokonać badań i sprawdzić, na ile ci działacze wywodzący się z ruchu młodzieżowego, będącego pod patronatem obozu narodowego w II Rzeczypospolitej odegrali rolę, istotną rolę w obozie narodowym, no to w 90% tak było. Niektóre postacie niestety z tym obozem zerwały, jak Bernard Chrzanowski, ksiądz Niesiołowski, jak Antoni Ludwicza, który poświęcił się pracy oświatowej, czy Bolewski, który został lekarzem w Krotoszynie i z życia politycznego całkowicie się wycofał. Bardzo przepraszam, że przedłużałem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie profesorze. Następujące są zasady, to znaczy po każdym referacie, jeżeli ma ktoś ochotę, może zabrać głos w ramach dyskusji. Współpaneliści, uczestnicy konferencji mogą je zadawać, rzecz jasna, bezpośrednio. Natomiast wszyscy, którzy nas oglądają i słyszą, mają do dyspozycji na YouTubie i na Zoomie czaty, w które można wpisywać swoje pytania. I rzecz jasna, po tym pierwszym referacie pana profesora być może jeszcze nikt nie zdążył zadać pytania. W związku z tym niewątpliwie drugi referent, którym będzie pan profesor Wojciech Turek, może pan profesor być także po swoim wystąpieniu, jeśli chodzi o pytania, dzielony razem z panem profesorem Tomaszem Sikorskim. Natomiast jeżeli jest jakieś pytanie, czy od państwa współprelegentów, czy też od kogoś, z uczestników, to oczywiście bardzo proszę o takowe współpanelistów. No i zdaje się, że zostałem zgubiony. Mam unmute. Nie mogę. Tak, mam nadzieję, że wróciłem. Szanowni Państwo, to póki jeszcze nie ma zwycięstwa techniki nad człowiekiem, to ja w takim razie oddałbym głos panu profesorowi Wojciechowi Turkowi, przypominając tę zasadę, że po każdym wystąpieniu mogą oczywiście Państwo chcieć zabrać głos dotyczący usłyszanego referatu. I no, jedna taka narzucająca się refleksja po referacie pana profesora Tomasza Sikorskiego. Obóz Narodowy z pokolenia na pokolenie miał wyraźną, dobrą wolę, żeby organizować młode pokolenia, i co więcej, miał stale oferty dla
młodego pokolenia, które widziało ten rozwój własnej osobowości w ramach angażowania się na rzecz dobra wspólnego, na rzecz działań wcale niekoniecznie tylko ściśle politycznych, ale przede wszystkim działań ideowych, działań, które wzmacniały także umiejętność samoorganizacji i takiego właśnie wzrastania moralnego. To jedna z zasad, można powiedzieć, także organizujących relacje między pokoleniami starszym i młodszym, które też często się buntowało wobec starszyzny, ale pozostając właśnie w tym samym kręgu ideowym i znaków rozpoznawczych charakteryzujących obóz narodowy. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Wojciecha Turka. Bardzo proszę o zabranie głosu. Ma pan oczywiście 20 minut. Dziękuję bardzo. Teza mojego wystąpienia zatytułowanego Obóz narodowy wobec ludu w latach 1887-1946 jest następująca. Obóz narodowy traktował kwestii ludowej instrumentalnie, ponieważ w jego doktrynę wpisane było dążenie do kształtowania szlachecko-ludowej czy też narodowo-ludowej syntezy odzwierciedlającej doniosłe przemiany społeczne i cywilizacyjne. Ponadto polityka w stosunku do ludu, życzliwa i otwarta, ale zarazem wzywająca wszystkie warstwy społeczne do wzajemnych ustępstw i do współdziałania, charakteryzowała obóz narodowy na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego obecności na scenie politycznej. Zagadnienie stosunku obozu narodowego do ludu można rozpatrywać pod względem ideologicznym, a właściwie historiozoficznym, pod względem społecznym, pod względem ekonomiczno-politycznym. Zacznę od tego pierwszego, od historiozoficznego. Otóż Dmowski postrzegał dzieje Europy jako nieustanną rywalizację o dominację między jednostką a społeczeństwem. W przeszłości nadmierny wzrost znaczenia jednostki prowadził do dezintegracji społecznej i do upadku. Nacjonalizm w XX wieku stanowił ozdrowieńczą reakcję przeciw dominacji jednostki w XIX wieku. Nacjonalizm opierający się na wchodzącej na arenę dziejową warstwie ludowej miał przynieść odrodzenie cywilizacji europejskiej. Albowiem, jak zauważył Dmowski, tu zacytuję, rozprzężenie społeczeństwa nie odbywa się równomiernie w całej jego masie. Szerokie, bezimienne masy długo jeszcze potem tkwią w dawnych zwyczajach, postępują zgodnie z zakazami wewnętrznymi, które im narzucił przez pokolenia byt społeczny. Słabość społeczeństwa pochodzi przede wszystkim z bezwładu moralnego tych, którzy stoją na czele jego organizacji politycznej. Inaczej ujmując, dla ideologów obozu narodowego lud był tym zdrowym fundamentem, na bazie którego można odbudowywać zniszczoną przez liberalizm konstrukcję społeczną. Przejdę teraz do omówienia aspektu społecznego. Jak wiadomo, w okresie między powstaniem styczniowym a odbudową niepodległego państwa w naszych ziemiach dokonały się doniosłe zmiany, których istota polegała na utracie znaczenia przez warstwę szlachecką i przejęcia odpowiedzialności za losy narodu przez inne warstwy. Środowisko głosu Ligi Polskiej, a następnie Ligi Narodowej dostrzegało i aprobowało dokonujące się przemiany, uznając lud za najgłówniejszy składnik społeczności narodowej. Powstawało jednak pytanie, w jaki sposób połączyć starą Polskę szlachecką i nową Polskę ludową. Powszechnie znany jest tekst Popławskiego przywoływany pod tytułem Dwie cywilizacje, w którym ujawnił różnicę między cywilizacją szlachecką a ludową. Jednak trzeba powiedzieć, że celem, do którego zmierzał obóz narodowy, nie było bynajmniej dzielenie warstw społecznych czy zastępowanie jednej cywilizacji przez inną, ale łączenie wszystkich warstw w jeden naród, tworzenie syntezy, współtworzenie nowego typu Polaka, nowoczesnego Polaka.
Trzeba w tym miejscu jeszcze doprecyzować, że pod pojęciem ludu rozumiano zazwyczaj nie tylko chłopów, ale również pracowników najemnych i robotników. Ludowy stanowił obok wszechpolskości istotę obozu narodowego na przestrzeni całego okresu jego istnienia. O niezmiennie priorytetowym znaczeniu ludu może zaświadczyć jeden z ostatnich dokumentów przygotowanym w konspiracji w 1946 roku narodowego w Polsce. Znajdujemy w nim stwierdzenie, które mogłoby równie dobrze stanowić podstawę naczelną. Zacytuję: patriotyczna wieś polska jest ośrodkiem, podstawą i punktem, tak samo jak naród polski opiera się na wsi. Koniec cytatu. Zwrócę uwagę na widoczny w publicystyce tendeckiej optymizm, wypływający z przeświadczenia, że wkraczający na scenę dziejową lud są Polacy, których nie trzeba uświadamiać, a wystarczy ich jedynie wspierać. Dmowski uważał, że ludu nie trzeba kupować obietnicą przewrotu ekonomicznego, ale należy odwoływać się do jego patriotyzmu. I taka postawa przyniosła efekty. Dla ilustracji, w wyborach 1930 roku stronnictwo narodowe uzyskało na wsi wyższe lub zbliżone w porównaniu z poparciem w miastach wyniki. Tak było we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa poznańskiego. Obóz narodowy cieszył się również znaczącymi wpływami wśród robotników, gdzie stanowił przynajmniej liczącą się mniejszość, o czym świadczyły na przykład wybory samorządowe w Łodzi, a także w robotniczych dzielnicach Gdyni. Zatem pogląd, że obóz narodowy opierał swe wpływy na warstwie drobnomieszczańskiej, należy uznać za zbyt uproszczony. Przejdę teraz do omówienia aspektu ekonomiczno-politycznego. Charakterystyczne dla obozu narodowego było dążenie do holistycznego ujmowania zjawisk i procesów gospodarczych. Najważniejsze zmiany reformy realnej rozpatrywano kompleksowo i w kontekście ogólnonarodowym. Polska miała stać się krajem chłopskich gospodarstw, jednak na wsi obok samodzielnych gospodarstw chłopskich miały pozostać również majątki ziemskie, dobrze zarządzane przez ich właścicieli. Aby osiągnąć cele reformy, należało zatem nie tylko parcelować wielkie gospodarstwa, ale równolegle dokonywać komasacji, melioracji, doprowadzić do uregulowania serwitutów, stworzyć stabilny system kredytowy, poprawić warunki komunikacyjne. Argumentowano, że sama parcelacja ziemi, nawet w połączeniu z unowocześnieniem gospodarki rolnej, nie mogła rozwiązać problemu przeludnienia na wsi. Dlatego wskazywano na konieczność odpływu części ludności do miast i do pracy, w handlu i w przemyśle. Kwestię robotniczą również rozpatrywano w szerszym kontekście, wskazując, że reformy nie mogą być sprzeczne z interesem ogólnonarodowym. Odwoływano się do przeciwstawianego walce klas solidaryzmu narodowego, który zasadniczo wykluczał strajk jako metodę osiągania celu. Realną poprawę sytuacji robotników upatrywano w tworzeniu organizacji związkowych, systemu ubezpieczeń społecznych, wzrostu znaczenia akcjonariatu pracowniczego. W latach 30. pojawiła się koncepcja korporacji zawodowych. Zasadniczo wspierano proces industrializacji gospodarki, jednak z rezerwą odnoszono się do wzrostu znaczenia wielkiego kapitału i koncentracji produkcji. Docelowo Polska narodowa miała podążać do dobrobytu i do wielkości drogą pośrednią pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem, indywidualizmem a kolektywizmem. Miała stać się krajem milionów domów i milionów warsztatów, a uwłaszczenie mas miało nastąpić
w wyniku dekoncentracji własności przez sprawiedliwy podział wytwarzanych dóbr. Jednym zdaniem, narodowym ideałem robotnika nie był wykorzeniony i zniewolony wielkomiejski proletariusz, lecz chłoporobotnik posiadający własny dom i własne małe gospodarstwo. Nie ma możliwości, bym w dzisiejszym wystąpieniu omówił całokształt działalności wychowawczo-politycznej, dlatego poruszę jeszcze dwie kwestie obrazujące stosunek obozu narodowego do ludu. Problem reformy rolnej oraz poprawy warunków pracy robotników. Problem reformy rolnej pojawił się po raz pierwszy w 1902 roku w Galicji. Stanisław Głombiński wystąpił przeciwko strajkom rolnym w Galicji Wschodniej, argumentując, że mają one charakter polityczny, a nie ekonomiczny. Co istotne, w dzisiejszym wystąpieniu Głombiński nie sprzeciwił się postulatowi parcelacji ziemi pod warunkiem wypłaty odszkodowania i przekazania polskim chłopom ziemi znajdującej się w rękach polskich właścicieli. Podobnie było w Królestwie, gdy po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej endecy sprzeciwiali się strajkom. Natomiast w pierwszej dumie opowiedzieli się również za dopuszczeniem przymusowej parcelacji gruntów, pod warunkiem, że decyzję w tej sprawie podejmie polski Sejm. Władysław Grabski tutaj trafnie skomentował, cytuję, wyprzedziło koło polskie znacznie świadomość całego naszego społeczeństwa wskutek tego, iż wzniosło się w sprawie agrarnej na stanowisko obrony wyższych interesów narodowych. I w późniejszym okresie było podobnie. W niepodległej Polsce endecy lawirowali między dążeniami ziemiaństwa a oczekiwaniami chłopskimi. Wprawdzie początkowo sprzeciwiali się ustanowieniu tak zwanego maksimum, czyli maksymalnej wielkości majątku niepodlegającego parcelacji. Ostatecznie jednak narodowo-chadecko-ludowa koalicja rządząca przygotowała nową ustawę o reformie rolnej, przyjętą w 1925 roku. I w świetle tej ustawy parcelacji miały podlegać majątki od 60-180 hektarów, a na kresach od 300 hektarów. Jeśli chodzi o zagadnienie poprawy warunków pracy robotników, w okresie rewolucyjnych zaburzeń w 1905 roku endecy głosili m.in. postulat dostosowania anachronicznie niskich płac zarobkowych i niekulturalnych warunków pracy do standardów obowiązujących wówczas w Europie. Opowiadali się m.in. również za 10-godzinnym dniem roboczym, natomiast uznawali za nierealny postulat ograniczenia dnia roboczego do 8 godzin przy jednoczesnej skokowej podwyżce zarobków. I podobne stanowisko w kwestii ubezpieczeń społecznych i dziennego czasu pracy obóz narodowy zajmował również po odzyskaniu niepodległości. W latach 20. zwracano uwagę na konieczność powiązania wzrostu wynagrodzeń ze wzrostem wydajności pracy. Natomiast rozwijające się w latach 30. Narodowe Związki Zawodowe Praca Polska, mające przeciwdziałać wpływom klasowej lewicy, głosiły zasadę solidaryzmu narodowego, wyzwolenia Polski z niewoli międzynarodowych organizacji, aktywizacji obywatelskiej robotników. Narodowe związki, tu zwrócę uwagę, posługiwały się radykalną retoryką, przekonując, że na przykład przewaga kapitalistów nad ludźmi pracującymi jest wynikiem wadliwej organizacji życia gospodarczego. Albo kapitaliści wykorzystują, maltretują wygłodzonego robotnika polskiego. Propagandę narodową odróżniało od retoryki socjalistycznej wskazywanie na niepolską narodowość właścicieli przedsiębiorstw. Ponadto w działalności bieżącej, w odróżnieniu od socjalistów, narodowe związki sprzeciwiały się strajkom, w zamian proponując arbitraż, zawieranie umów zbiorowych i ułatwianie robotnikom udziału w zyskach przedsiębiorstw. Podsumowując moje wystąpienie, bliski związek obozu narodowego z ludem nie wynikał
koniunkturalizmu czy względów taktycznych i nie był zjawiskiem przejściowym. Był umocowany doktrynalnie przez obecną w obozie narodowym zasadę supremacji ludu, następnie syntezę szlachecko-narodowo-ludową, solidaryzm narodowy i dystrybutyzm. Jak przedstawiłem bardzo skrótowo na przykładzie w stosunku do takich zagadnień jak reforma rolna czy poprawa warunków pracy robotników, stanowisko obozu narodowego w tych sprawach nie ulegało większym zmianom na przestrzeni jego działalności. Było to stanowisko przychylne emancypacji chłopów i robotników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Do tego podsumowania proponuję, żeby pan profesor dopisał jeszcze perfekcyjność albo też pewnego rodzaju profesjonalizm obozu narodowego. Te dwa słowa łączę ze sobą, ponieważ w obozie narodowym mieliśmy szczęście, że byli obecni wybitni ekonomiści i prawnicy, bardzo często jednocześnie. Stąd te rozwiązania prawne, jak reforma rolna z 1925 roku, a przygotowywana przecież wcześniej, bo wychodząca od paktu lat-skorońskiego, kiedy powstawała ta koalicja chrześcijańsko-narodowo-ludowa. No a i wcześniej, rzecz jasna, i Władysław Grabski i jego brat, ale także pan Stecki i Kiniorski, no bardzo wielu innych. I jest to oczywiście Roman Rybarski i kolejne nazwiska można byłoby tak tutaj prezentować. To była profesura uniwersytecka, to byli ludzie wybitni, wykształceni, mający w związku z tym też wiedzę, a nie tylko retorykę w sobie, jak te bardzo trudne kwestie, jak na przykład, jak powiedział pan profesor, lawirowanie między potrzebami gospodarczymi Polski wynikającymi z istnienia ziemiaństwa i wielkiej własności i wielkiej produkcji także w związku z tym, a potrzebami parcelacyjnymi, które by skutkowały nadaniem ziemi Włościanom, co znowu w ramach solidaryzmu narodowego i tego fundamentu, czyli tej moralnej nośności warstw ludowych, pewne odziedziczone po Janie Ludwiku Popłaskim uwielbienie dla charakteru nieskazitelnego warstwy ludowej, będzie jakoś tam obowiązywało w obozie narodowym także w okresie II RP. Inna sprawa, czy ten idealizm był rzeczywiście racjonalny, ale niewątpliwie ta umiejętność połączenia programowego i wynikającego z zasad dotyczących solidaryzmu narodowego z perfekcjonizmem w sensie właśnie tej umiejętności rozumienia organizacji państwa, prawa stanowionego. To wszystko po 123 latach niewoli nie było takie oczywiste, a w obozie narodowym znajdą się wybitni prawnicy i ekonomiści, którzy będą mogli przełożyć to na język praktyki. Tu już szable nie będą do niczego potrzebne. Szanowni Państwo, wielka prośba o ewentualne zadawanie pytań. Zgłaszam się szczególnie do współpanelistów. Jeżeli takowy głos się znajduje, to bardzo proszę. Także zwracam się do pana Mikołaja Kwiatkowskiego, który ma wgląd, jeśli chodzi o czatowanie na różnych ważnych instrumentach nam dostępnych. Ja mam też tutaj podgląd, ale na razie w moim podglądzie nie ma żadnego pytania.
Czy ktoś z Państwa chciałby skomentować, zabrać głos? Pani profesor Ewa Maj, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Świetny referat, ważne wypowiedzi. Mam do pana profesora Spińskiego pytanie związane właśnie ze stosunkiem do ludu, z odniesieniami ważnymi dotyczącymi tego, jak oceniano szeroko rozumiany lud, ale również warstwę chłopską. I na tym tle, panie profesorze, jak wyglądała oferta kierowana do środowisk ziemiańskich w związku z wieloma sytuacjami skomplikowanymi dotyczącymi reformy rolnej? Kilka zdań, gdybym mogła usłyszeć. Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że do pana profesora Turka. Przepraszam. Tak, oczywiście. Ale zrozumieliśmy. Panie profesorze. No to był problem. Tutaj jednoznaczna odpowiedź krótka to nie jest możliwa, dlatego że w obozie narodowym, zwłaszcza na początku lat 20. mieliśmy do czynienia z pewnym brakiem zdecydowania i pewną wewnętrzną dyskusją, debatą. W obozie narodowym byli przecież również przedstawiciele ziemiaństwa. Ja bym jakby powtórzył dla profesora Marynem, że tutaj podejście obozu narodowego, trzeba naprawdę powiedzieć, było bardzo dojrzałe w tej sprawie. Uwzględniało jakby rozmaite uwarunkowania i aspekty. I chęć obrony, zachowania dziedzictwa ziemiańskiego, które w latach 20. było już uważane za równoznaczne z tym wszystkim, z czym się obóz narodowy utożsamiał, musiała niestety, czy jeżeli uwzględnimy realistyczne podejście do rzeczywistości, musiała uwzględniać konieczność z jednej strony zaspokojenia słusznych, jak uważali narodowcy, oczekiwań chłopów, a z drugiej strony musiało uwzględniać też dążenie do zawarcia kompromisu politycznego. Ja ten wątek w ogóle pominąłem w moim wystąpieniu, ale to była cała skomplikowana gra, którą narodowcy toczyli z ludowcami, i stawką w tej grze był stosunek do reformy rolnej. Natomiast jeżeli chodzi o ziemian, zarzucali narodowcy ziemianom takie wąskoklasowe podejście. I ten konflikt z ziemianami wystąpił już w latach 1905-1907, kiedy Liga Narodowa poparła parcelację, co wywołało już wówczas sprzeciw środowiska ziemiańskiego. Więc tutaj był potrzebny kompromis, ale nie udało się zachować tego kompromisu, przekonać do tego kompromisu środowisko ziemiańskie, które, jak wiadomo, po zamachu majowym związało się z obozem sanacyjnym. Właśnie na tle tego głębokiego rozczarowania, że obóz narodowy nie stanął po stronie ziemiaństwa, co nie było do końca prawdą, dlatego że pomimo zawarcia kompromisowych ustaleń reformy rolnej 1925 roku, w publicystyce endeckiej stale obecny jest wątek krytycznego ustosunkowania się do tego tak zwanego mechanicznego maksimum, do tego, że parcelowano wszystkie gospodarstwa większe aniżeli jakiś ustalony areał ziemi. Podkreślano, że trzeba rozróżniać, że są gospodarstwa dobrze, wzorowo prowadzone i one powinny być wzorem również dla chłopów, a są gospodarstwa, które należy dzielić, parcelować
i ziemię rozprowadzać pomiędzy potrzebujących. Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście osobny, niezwykle ciekawy temat dotyczący relacji między narodowcami a ziemiaństwem we wszystkich zresztą trzech zaborach, bo wcale nie tylko w pruskim, gdzie można uznać, że jest to najprostsza relacja, najpozytywniejsza, ale także w pozostałych i to z takiej perspektywy właśnie tego odchodzenia czy przechodzenia do obozu sanacyjnego po 26 roku, bo niewątpliwie takie organizacje jak Centralne Towarzystwo Rolnicze na przykład, wcześniej istniejące w wydaniu w dużej mierze ziemian, jednocześnie stanowiących bardzo ważne zaplecze dla obozu narodowego, także w tej działalności społecznej, ale także aktywności na rzecz nowych technologii w rolnictwie. To jest znowu też osobny temat, czy rację mieli krytycy w ogóle warstwy ziemiańskiej w drugiej RP, uznającej ją za już passé, jako schodzącą ze sceny życia gospodarczego, a więc także i społecznego, kulturowego. My wiemy dzisiaj, że to takie proste nie było, bo ta struktura polskiego ziemiaństwa była jednocześnie niezwykle ważnym nosicielem polskiej kultury i dorobku promieniującego na warstwy ludowe. Więc tu kilka co najmniej zagadnień ze sobą się wiąże, nie tylko ściśle gospodarcza kwestia. Pan profesor Krzysztof Kawalec zgłaszał się również. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Miałbym pytania do obu panelistów. Słuchając referatu profesora Sikorskiego, tej jego części, gdzie mowa była o represjach wobec młodzieżowej konspiracji narodowej, zastanawiałem się, w jakiej mierze konspiracja ta była konstruowana zgodnie z sugestią pierwszych dokumentów Ligi, które zakładały łączenie pracy legalnej i nielegalnej. Czy decydowano się na wchodzenie na ścieżkę ryzyka skalkulowanego, które okazało się jednak wysokie, bo władze niemieckie zareagowały? Czy władze niemieckie w tym wypadku okazały się nadmiernie wyczulone, czy po prostu wyczulone, decydując się na represje bez względu na to, że z punktu widzenia formalnie rozumianej praworządności nie było do tych represji żadnego powodu? Także to jedno takie pytanie miałbym. Drugie, odnosi się do referatu profesora Turka i tej jego części, tej myśli, która zresztą wywołała żywiołową dyskusję i reakcję ze strony pana przewodniczącego Żaryna. Kwestia parcelacji i tego, że w gruncie rzeczy obóz narodowy miał do niej otwarty stosunek cały czas, co się przejawiało w różnych formach, przypominało o sobie, na odcinku relacji z ziemiaństwem rodziło kłopoty i straty polityczne. Kwestia jest taka, czy nie był to przejaw tej samej logiki, która odezwała się później w czasach kryzysowych, prowadząc do kreowania programu tego rodzaju przebudowy społecznej, gdzie własność byłaby połączona z aktywnością gospodarczą, ale rozdrobniona. Dzięki czemu można byłoby kosztem nawet spadku wydajności pracy zapewnić zatrudnienie większej liczbie ludzi i zwiększyć stabilność społeczną społeczeństwa, w którym nie ma proletariatu rozumianego w tym wypadku jako ludzie wykorzenieni, pozbawieni środków utrzymania
pozbawieni szans na poprawę statusu. Czy nie była to po prostu tego same, ta sama logika, która później w odniesieniu do innych kwestii przypomniała o sobie? To tyle. Bardzo dziękuję. Może jeśli panowie pozwolą, to w kolejności wygłaszania referatów, czyli najpierw pan profesor Tomasz Sikorski. Mają panowie 6-7 minut na udzielanie odpowiedzi. Proszę się sprawiedliwie podzielić. Dobrze. Ja bardzo, bardzo krótko. Ta działalność organizacji młodzieżowych na terenie zaboru pruskiego było ściśle zakonspirowana. Zgodzę się z tym, że władze pruskie były wyczulone nawet na najdrobniejsze, na najdrobniejszą aktywność, która w ich przekonaniu mogła zagrażać państwu pruskiemu, a wiązała się ze złamaniem prawa, nawet jeśli się nie wiązała. I taki to przykład, o którym wspominałem, ja go trochę rozwinę bardzo krótko, to Witold Leitgeber. Właściwie wydanie broszury, która była w legalnym obrocie i spotykanie się z gimnazjalistami doprowadziło do dekonspiracji, przynajmniej w środowisku Gimnazjum Ostrowskiego, całej grupy TTZ-u. Przypomnę, że po tej dekonspiracji Stefan Rowiński został pozbawiony możliwości dokończenia nauki, otrzymał później dopiero w 21 roku świadectwo maturalne, władze polskie już mu to świadectwo dały, natomiast nigdy nie skończył studiów, prowadził później księgarnię w Ostrowie. I sam proces Leitgebera był też ciekawy, komentowany na przykład przez Kurier Poznański, gdzie stwierdzono, że nic mu tak naprawdę nie udowodniono, mimo ponad 2 lata został skazany do jednej z twierdz niemieckich po powrocie pół roku później z powodu powikłań chorobowych, zdrowotnych, trudności zmarł. Czyli to wyczulenie tutaj było i tego się obawiały elity Ligi Narodowej, aby zbyt mocno nie angażować się w głośne akcje, na przykład jak ta akcja Solidarności z strajkującymi dziećmi w szkołach ludowych, jak pomoc dla ich rodzin i tak dalej. Tutaj raczej się wyłamywano z tego. Natomiast, tak jak mówię, kierownictwo zachowywało dużą ostrożność i wstrzemięźliwość. Przy każdej dyskusji argumentowano tym dekonspiracją ruchu i problemami, które mogły spaść na młodzież, a pośrednio również na elity narodowo-demokratyczne w zaborze pruskim. Oddaję. Bardzo dziękuję. Pan profesor Wojciech Turek. Dziękuję. Ja myślę, że bez wątpienia tutaj był obecny zarówno czynnik sprawiedliwości, jak i wydajności. I obóz narodowy próbował labirować między tymi dwiema zasadami, kierować się jedną i drugą. Myślę, że ważne byłoby, aby tutaj sprecyzować, jak narodowcy, idąc zwłaszcza w latach 30. za katolicką nauką społeczną, jak rozumieli pojęcie pracy i własności. Własność musiała być związana z pracą, i własność musiała być społecznie użyteczna. To nie była taka bezkrytyczna apoteoza świętości własności prywatnej. I stąd też wynikały jakby daty idące w kierunku sprawiedliwości społecznej. W latach 30. był taki moment fascynacji małą własnością, rozdrobnieniem własności. Tym niemniej zwróciłbym uwagę, że nawet Adam Dobczyński zdawał sobie sprawę z konieczności odpływu na znacznej części ludności ze wsi czy z rolnictwa w inne dziedziny gospodarcze. Zdawał sobie sprawę, że tak
rozdrobnienie i rozpowszechnienie drobnej własności wiąże się ze spadkiem wydajności pracy. Myślę, że tutaj byłaby różnica w poglądach w tych sprawach między Doboszyńskim a Rybalskim, który jednak zwracałby większą uwagę na te elementy racjonalności ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Za chwilę oddam głos trzeciemu paneliście, ale zorientowałem się, że przedstawiłem profesora Tomasza Sikorskiego, natomiast nie powiedziałem ani słowa o panu profesorze Wojciechu Turku. Jest on pracownikiem Muzeum II Wojny Światowej, wybitnym znawcą dziejów obozu narodowego, między innymi autorem książek o Wojciechu Wasiutyńskim, także o emigracyjnej po 1945 roku aktywności obozu narodowego, przede wszystkim na terenie świetnego zresztą pisma myśli polskiej. No i jest członkiem naszej Rady Programowej, za co ustawicznie panu profesorowi dziękujemy. A teraz głos zabierze pan profesor Paweł Skibiński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jednocześnie główna osoba, jeśli chodzi o odpowiedzialność za wydanie promemoria prymasa Stefana Wyszyńskiego, dzieła wyjątkowego. Rzecz jasna, nie jest on jedynym twórcą tego wydawnictwa i jest, z czego się bardzo cieszę, wicedyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Dmowskiego i Paderewskiego, i tu w naszym instytucie między innymi odpowiada za pracę działu naukowego, w ramach którego to działu naukowego jest organizowana ta właśnie konferencja. Panie profesorze, ma pan temat Polak, katolik w myśli ideowo-politycznej obozu narodowego i zamieniamy się miejscami, żeby było panu wygodniej. A jednak się nie zamieniamy miejscami. Dobrze, ale za to ma pan osobny mikrofon, a więc bardzo proszę, 20 minut. Czy teraz jest lepiej, tak? Proszę Państwa, temat, który został mi powierzony, jest tematem oczywiście bardzo skomplikowanym, zwłaszcza, że podszedłem do niego nieco inaczej niż moi poprzednicy, to znaczy chciałbym spojrzeć na to zagadnienie w nieco dłuższej perspektywie czasowej. To znaczy, krótko mówiąc, chciałbym przynajmniej przyjrzeć się temu zagadnieniu od momentu powstania obozu narodowego do końca II wojny światowej przynajmniej. I tutaj siłą rzeczy przy takim podejściu musimy powiedzieć, że w perspektywie 20-minutowego wystąpienie analityczne jest niemożliwe. To znaczy, mamy zbyt wiele aspektów, o których trzeba by było powiedzieć, żeby dokonać skutecznej analizy zagadnienia relacji, bo w gruncie rzeczy tytuł ten sprowadza się do pytania o relacje między przekazem ideowym i wychowawczym obozu narodowego, a treściami religijnymi, a konkretnie rzecz biorąc treściami związanymi z katolicyzmem. Natomiast chcąc to wystąpienie uczynić jakkolwiek możliwym do przedyskutowania i do dalszej rozmowy, wydaje mi się, że trzeba by było postawić pytanie problemowe, to znaczy pytanie o to, co w relacji z przestrzenią
co w relacji między przestrzenią polityczną a religijną, wymaga lepszego rozpoznania, jeśli chodzi o zagadnienia badania ruchu narodowego. Otóż wydaje się, że zagadnienie relacji między polskością a katolicyzmem, jak zauważył, i także między ideowym uczestnictwem w ruchu narodowym i katolicyzmem, jest to przynajmniej dla okresu, który zarysowałem, to znaczy do końca II wojny światowej, bezdyskusyjnie dominuje takie doświadczenie bliskiej relacji między ruchem narodowym a katolicyzmem, chociaż nie jest to sytuacja niezmienna. Ten problem badawczy był wielokrotnie poruszany, może najbardziej kompleksowo w badaniach profesora Grota. Natomiast warto zwrócić uwagę, że to, co osłabia nasze rozpoznanie, rzeczowe rozpoznanie tego zagadnienia, to jest uwikłanie tych zagadnień badawczych w pewne polemiki ideowe związane z pytaniami dotyczącymi modelu polskiego katolicyzmu, a także znaczenia polskiego patriotyzmu narodowego. I te dyskusje już, powiedziałbym, pozanaukowe, poza akademickie, niestety bardzo mocno moim zdaniem ciążą na pewnych przeświadczeniach, które tutaj, które w dziedzinie akademickiej są wyrażane. W związku z tym wydaje mi się, że pierwszym jakby postulatem badawczym, który chciałbym sformułować, to jest stwierdzenie, że mimo istnienia całkiem sporej literatury na ten temat, należałoby domagać się pewnego uporządkowania i pogłębienia naszej wiedzy. Pewne fakty wydają się jednak bezsporne, to znaczy pierwsza to jest po prostu fakt, że dla obozu narodowego katolicyzm był naturalnym punktem odniesienia z racji w znacznej mierze socjologicznych, to znaczy socjologicznie katolicy dominowali wśród ludności polskiej, choć trzeba powiedzieć, że nigdy narodowcy nie abstrahowali też od zagadnienia bardzo istotnego, to znaczy, że nie wszyscy Polacy byli katolikami i co więcej, także wśród wybitnych działaczy ruchu narodowego mieliśmy do czynienia z osobami, które katolicyzmu nie wyznawały. No, całe na przykład zastępy osób, które były wyznania luterańskiego, wydają się tutaj dość znaczące. Abstrahuję jeszcze od zagadnienia, do jakiego stopnia wszyscy ci, którzy formalnie byli katolikami także jeśli chodzi o postawę, no właściwą postawę religijną, czy tam wiemy, że zwłaszcza w początkach istnienia obozu narodowego, zgodnie z ówcześnie panującymi tendencjami wśród inteligencji, bardzo wiele osób, także liderzy tego ruchu, no do, po prostu do aktywnych katolików czy do praktykujących katolików na pewno nie należeli. Było to po prostu dość różnie. Warto zwrócić uwagę, że natomiast innym faktem, moim zdaniem bezspornym, to jest zauważenie, że od początku istnienia uporządkowanej refleksji ideowej i uporządkowanego przekazu wychowawczego ruchu narodowego, zagadnienie religijne było mocno obecne w refleksji tego ruchu. Warto zwrócić uwagę, tutaj emblematyczny jest kazus oczywiście Romana Dmowskiego, który zajmuje się dość konsekwentnie od samego początku swojej twórczości pisarskiej także zagadnieniem relacji między tym, co narodowe, polityczne, a tym, co oznacza dla narodu polskiego katolicyzm. Refleksje na ten temat u Dmowskiego się zmieniają oczywiście w ciągu całego życia, ale dość charakterystyczne jest to, że on się w ogóle tym zajmuje. To nie jest, moim zdaniem, to jest taka robocza teza, moim zdaniem to nie jest stanowisko charakterystyczne dla większości ówczesnego pokolenia, powiedzmy dość scjentystycznie nastawionej inteligencji
nie tylko polskiej, no ale w tym wypadku interesuje nas inteligencja polska. Kolejnym faktem jest to, że właściwie od samego początku, a właśnie może nie od samego początku, ale od początku XX wieku regularnie w enuncjacjach programowych, politycznych enuncjacjach programowych wszystkich ugrupowań tego endeckiego mainstreamu ruchu narodowego pojawia się zagadnienie relacji z katolicyzmem i pojawia się w różnym stopniu w aspekcie afirmatywnym. To znaczy oczywiście kwintesencją czy kulminacją tego procesu akceptacji katolicyzmu jako fundamentalnego punktu odniesienia dla polskości przez ruch narodowy jest koncepcja katolickiego państwa narodu polskiego, natomiast wcześniej już no w zasadzie od, wydaje się, że od 1905-1906 roku pojawia się ewidentnie katolicyzm jako punkt odniesienia afirmatywnie widziany, tylko z, powiedziałbym z różną intensywnością i z różną argumentacją. Kolejnym faktem, moim zdaniem istotnym tutaj jest spojrzenie na tego, kto nadaje ton intelektualny ruchowi narodowemu, a przy okazji wyznacza pewne standardy jego przekazu wychowawczego, to znaczy Romanowi Dmowskiemu. Sama postać Dmowskiego jest tu bardzo istotna, ponieważ mamy do czynienia z postrzeganiem ruchu narodowego w znacznej mierze przez pryzmat refleksji tej postaci. Wystarczy popatrzeć, jak konstruowane są na przykład prace popularyzatorskie, czy prace studenckie, czy doktorskie nawet prace zahaczające o to zagadnienie. Tam relacja i analiza jakby Dmowskiego najczęściej zajmuje gro miejsca, co jest moim zdaniem odzwierciedleniem znaczenia Dmowskiego dla wyznaczenia pewnych standardów charakterystycznych dla ruchu narodowego, także w tym zakresie. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że oznacza to jednomyślność ruchu narodowego. To jest zupełnie inna sprawa. Otóż warto zwrócić uwagę co do Dmowskiego, że moim zdaniem tutaj dwa elementy nie powinny być chyba kwestionowane i w literaturze przedmiotu wydaje mi się, że nie są. To znaczy po pierwsze to, że podjęta została przez niego próba autonomizacji etyki politycznej od etyki ogólnej w pierwszych latach swojej refleksji. Gdzieś no najwyraźniej to widać około roku 1905. Natomiast, a w związku z tym powiedziałbym, że wiązało się to z próbą ograniczenia pewnej refleksji moralnej, katolickiej refleksji moralnej, ograniczenia jej wpływu na zagadnienia polityczne, ale warto zwrócić uwagę, że w porównaniu z innymi tego rodzaju próbami podejmowanymi przez intelektualistów pokolenia Dmowskiego, ta próba u Dmowskiego jest stosunkowo nieśmiała i na to nie zwracają uwagi najczęściej analitycy tego zagadnienia. I w gruncie rzeczy, i to już jest moja hipoteza, myślę, że trzeba by było to jakoś głębiej omówić, jest to w znacznej mierze postawa deklaratywna, a nie realna. To znaczy, jak zaczynamy się zastanawiać, co dokładnie Dmowski chciał, rozumiał przed tą autonomizacją etyki narodowej, to moim zdaniem wychodzi bardziej, proszę wybaczyć, że tak to powiem, wychodzi bardziej brak znajomości Romana Dmowskiego, jeśli chodzi o szczegóły katolickiej nauki społecznej, niż realna próba autonomizacji względem kategorii katolickich. W miarę upływu czasu zresztą to mu się zaczyna zdecydowanie zmieniać, to znaczy on zaczyna doceniać pewne elementy refleksji katolickiej, wręcz przejmuje ją jako integralny element swojego myślenia o polityce pod względem zwłaszcza moralnym w połowie lat 20. Pytanie jest tyle, jeśli chodzi o moim zdaniem te fundamentalne punkty odniesienia, jeśli chodzi o faktografię. Kolejną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia tego zadania sobie pytania, co możemy zrobić, żeby lepiej zrozumieć tę relację między
katolicyzmem a ruchem narodowym, bo tak to chyba trzeba powiedzieć. Pierwsza kwestia to jest moim zdaniem zauważenie, że niedostatecznie jako badacze, tak mi się wydaje, wykorzystaliśmy dwie perspektywy badawcze. To znaczy pierwsze, widzenie ruchu narodowego nie jako autonomicznego i autotelicznego tworu polityczno-kulturowego, tylko jako elementu szerszego zjawiska, jakim jest polska kultura publiczna. I to jest, i co więcej, nie tylko kultura, ale to nazwijmy to mentalność publiczna. To znaczy, krótko mówiąc, działacze i myśliciele ruchu narodowego nie są wyjęci z polskiej społeczności, z polskich elit, tylko są jej integralną częścią. A w związku z tym pojawiają się tutaj pytania takie, jak na które moim zdaniem nie mamy zadowalającej odpowiedzi w tej chwili. Do jakiego stopnia ruch narodowy, ten endecki ruch narodowy jest dzieckiem polskiego romantyzmu i pozytywizmu? A o ile jest nową jakością, zjawiskiem autonomicznym? I to w dziedzinie refleksji wokół religii wydaje mi się być bardzo istotne. Tutaj mamy pewien kłopot, bo mamy atrofię refleksji dotyczącej XIX-wiecznego stosunku Polaków do religii i zwłaszcza religii katolickiej. Mamy to słabo zbadane, to są całe pokolenia zaniedbań i w związku z tym ja się nie dziwię, że badacze ruchu narodowego nie korzystali z tego punktu odniesienia, no ale to jest konieczne, żeby zrozumieć moim zdaniem. Natomiast drugim punktem odniesienia, to jest też nie do końca moim zdaniem wykorzystanym, to jest pytanie, do jakiego stopnia ewolucja obozu narodowego, jeśli chodzi o jego stosunek do religii katolickiej, wynika z jakby rozwoju katolickiej refleksji społecznej. I także do jakiego stopnia ma na to wpływ instytucjonalny i intelektualny rozwój Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. Tutaj wydaje mi się, że to pytanie, do jakiego stopnia rozumienie relacji między wspólnotą wiary a wspólnotą narodową ma się do pogłębiania pewnych, do rozwoju katolickiej doktryny społecznej w dziedzinie refleksji nad wspólnotą w ogóle, relacją między wspólnotą nadprzyrodzoną a wspólnotą świecką, to jest, wydaje mi się, bardzo istotny element. Moim zdaniem, jeśli nawet zbadany, to na pewno nie w sposób uporządkowany. Kolejną perspektywą, którą chciałbym zaproponować na przyszłość jako pewną formą refleksji nad relacją między katolicyzmem i ruchem narodowym, ostatnią już w tym wystąpieniu, to jest kwestia umieszczenia refleksji religijnej obozu narodowego czy przedstawicieli obozu narodowego w kontekście porównawczym. Wydaje się, że dość oczywistym tutaj jest punktem odniesienia jest pytanie o doświadczenie tak cenionego w niektórych przynajmniej okresach rozwoju ruchu narodowego przez te środowiska ruchu Action Française, która jest jednak innym doświadczeniem moim zdaniem. Przede wszystkim dlatego, że ruch narodowy nigdy nie wszedł w konflikt z oficjalnym stanowiskiem Kościoła katolickiego, a Action Française się to zdarzyło. I teraz wydaje się, że tutaj musimy przemyśleć przede wszystkim to, jak naprawdę narodowcy podchodzili do marasowskiego głównego hasła, to znaczy o prymacie polityki, polityk d'abord, które to hasło wiązało się z punktu widzenia katolickiego z kolei z podwójnym niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwem instrumentalnego potraktowania religii oraz relatywizacji norm etycznych. W tym ostatnim aspekcie już troszkę wspominałem o tym, że zastanawiano się nad tym, zwłaszcza w odniesieniu do tych koncepcji autonomicznej etyki narodowej, które formułowali przywódcy ruchu narodowego w Polsce na początku, zwłaszcza jego istnienia. Natomiast
Wydaje się, że zwłaszcza już w dojrzałej formie ruchu narodowego, gdzieś właśnie w okolicach tego słynnej książki Kościół, Naród, Państwo Dmowskiego, ale myślę, że i wcześniej pojawia się pytanie, pojawia się ewidentnie odmienna, ja chciałbym nawet powiedzieć przeciwstawna relacja w stosunku do katolicyzmu, ponieważ u Dmowskiego w żaden sposób ani relatywizacji, ani instrumentalizacji w tych wystąpieniach z lat 20. w odniesieniu do religii o tym mówić po prostu nie można. Ciekawe jest to, że agnostyk Dmowski i agnostyk Maras patrzą na religię zupełnie inaczej. I teraz pytanie jest takie, czy nie należy szukać odpowiedzi w tym podejściu właśnie w jakby głębszej znajomości różnic między kulturą francuską a kulturą polską w tej epoce. I wreszcie chciałbym zwrócić uwagę na dwie jeszcze rzeczy w tej perspektywie porównawczej. To znaczy istnieje bardzo niebezpieczne, dwie minuty, dobrze. Istnieje pewne niebezpieczeństwo uproszczeń, charakterystyczne dla części ujęć historyków doktryn politycznych, z jednej strony, a z drugiej strony badaczy katolickiej nauki społecznej, którzy piszą po prostu z tezą, no to trzeba jasno powiedzieć, to znaczy z tezą albo oskarżenia obozu narodowego o pewną, no jakby to powiedzieć, brak szczerości intencji względem kwestii religijnych, albo o to, żeby obronić Kościół w swoim przekonaniu w szlachetnych intencjach przed oskarżeniem o nacjonalizm. I tu jest pewien problem polegający na tym, że moim zdaniem wcale nie powinniśmy, na pewno nie powinniśmy posunąć się do tezy, że ruch narodowy wyznaczył ramy rozwoju intelektualnego polskiego katolicyzmu w okresie międzywojennym, ale z drugiej strony niewątpliwie wywarł na ten rozwój bardzo poważny wpływ i tu jakiś zdrowy rozsądek i powiedziałbym pewna otwartość badawcza jest bardzo istotna. Warto, kończąc tę refleksję o perspektywach porównawczych badań nad ruchem narodowym i jego stosunkiem do religii, postawiłbym taką bardzo roboczą tezę, która wydaje mi się potrzebuje no, szczegółowej weryfikacji, to znaczy zaryzykowałbym stwierdzenie, że mamy do czynienia z bardzo wyraźną odmiennością modelu rozwoju polskiego ruchu narodowego od wzorców włoskiego i francuskiego, które są autonomiczne względem, tak naprawdę względem katolicyzmu. I istnieją natomiast pewne podobieństwa, aczkolwiek nie tożsamości, z modelem rozwoju charakterystycznym tych relacji, charakterystycznym dla krajów iberyjskich oraz dla Irlandii, przy czym na pewno nie można mówić o tożsamości, bo chociażby w wypadku najlepiej mi znanej Hiszpanii mamy do czynienia z pluralizmem nacjonalizmów, czy też ruchów narodowych, o tak powiedzmy, czego w Polsce no jednak nie możemy zauważyć, to znaczy jest główny nurt ruchu narodowego, który dominuje. W Hiszpanii tak nie jest i tam relacje między religią a polityką, między katolicyzmem a refleksją narodową są bardzo rozmaite. Tutaj jednak w przypadku polskiego ruchu narodowego możemy mówić jednak o pewnym wzorcu i o odmiennościach od tego wzorca, ale jednak o pewnym modelu dominującym. Tym zakończyłbym dzisiejsze wystąpienie. Sprawę, że jest ono, powiedziałbym, jest pewną próbą podejścia do jakby potrzeby uzupełnienia naszej wiedzy i naszej refleksji na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zachęcam oczywiście do dyskusji także nad tymże referatem, ale zanim to nastąpi, to pozwólcie Państwo, że też się ustosunkuję jako osoba prowadząca. Mianowicie ta perspektywa niezwykle ważna
jedna z wielu, która tutaj została wyartykułowana przez profesora Skibińskiego, mianowicie zależność czy też próba wykorzystywania religii, katolicyzmu, kościoła przez obóz narodowy. Ja to ostatnio w swoich badaniach sobie konfrontuję z zupełnie innym czasem i innym kontekstem, a dokładnie tym samym pytaniem, to znaczy o wykorzystywanie przestrzeni Kościoła katolickiego w latach 70. przez rodzącą się opozycję. I wydaje mi się, że warto czasem sobie takie perspektywy i czasy porównać, żeby zrozumieć z jednej strony stanowisko Kościoła, a z drugiej strony właśnie tych wiernych Kościoła, którzy jednocześnie są katolikami i jednocześnie są działaczami, czy to obozu narodowego, czy to chadeckiego. I w latach II RP między innymi mamy taki drobny przykład, ale ilustrujący różne rzeczy. Mianowicie zaraz po zamachu majowym dochodzi do kryzysu na terenie warszawskiego koła KSMA Odrodzenie, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej, która to struktura organizacyjna w Warszawie jest zdominowana przez chadeków z racji senioratu i głównej osoby, która zarządza tym kołem, to jest pan Haciński. I część działaczy KSMA, a przypomnę, że jeśli chodzi o moderatorów, duszpasterzy, którzy nie tyle krążą wokół, co współtworzą ten ważny segment polskiego katolicyzmu, bo formujący młodą inteligencję, to między innymi ksiądz Kazimierz Lutosławski, ewidentnie narodowiec, poseł na Sejm, polityk, a jednocześnie duszpasterz działający wewnątrz jakby środowiska młodzieżowego od wielu lat, współtwórca harcerstwa polskiego. I otóż ten kryzys, który ujawnia się w 26 roku, polega na tym, że część działaczy odrodzenia zarzuca przywódcom koła warszawskiego KSMA, że nie są zdolni do wyrażenia świadectwa potępiającego zamach majowy, czyli zamachowców, czyli socjalistów, którzy niszczą porządek moralny i organizacje Kościoła, stowarzyszenia katolickie powinny wyrazić pogląd na ten temat jednoznaczny. Oczywiście zarzut chadeków jest taki, że narodowcy chcą wykorzystać przestrzeń Kościoła, w tym przypadku organizacji społecznej, katolickiej, do tego, żeby wyrazić swój pogląd polityczny. Niech to robią na terenie partii politycznej równolegle, czy działacze w części są w Młodzieży Wszechpolskiej. To jest przestrzeń do wyrażania, ale oni się z tym nie zgadzają. Oni uważają, że organizacja, stowarzyszenie katolickie będące częścią Kościoła powinna wyrażać stanowisko dotyczące zjawisk także politycznych. A zatem to jest wykorzystywanie Kościoła, czy to jest w gruncie rzeczy wchodzenie w rolę każdego katolika, którego ewangelizowanie przestrzeni publicznej pod wodzą moderatorów powinno iść w kierunku, rzecz jasna, ładu moralnego. Efektem tej dyskusji będzie oczywiście później po 3 latach powrót części tych, którzy wyszli z KSMA Odrodzenia, między innymi profesor Czesław Strzeszewski, późniejszy profesor, ale wtedy młody człowiek, on wróci do odrodzenia, a będzie jednym z tych, którzy właśnie będą bardzo mocno niejako krytykować ten chadecki, nazwijmy to, punkt widzenia, w którym znowu organizacja polityczna, czyli chadecja, w gruncie rzeczy powstrzymuje środowisko, opinię potępiającą.
widzę, że jest jakiś problem z komunikacją moją z pozostałymi uczestnikami, więc tylko dodam jeszcze jedno zdanie, że rzecz jasna z tego środowiska rozłamowców wyrośnie Katolicka Młodzież Narodowa. Do dziś organizacja bardzo słabo rozpoznana przez historyków. Bardzo zachęcam, żeby i objąć ich także refleksją, dlatego że to byli właśnie ci jednocześnie narodowcy, a jednocześnie członkowie Kościoła, zorganizowanych laickich stowarzyszeń, którzy będą twórcami tego wielkiego dzieła, jakim było wspomniane ślubowanie akademików na Jasnej Górze 24 maja 1936 roku i które odbyło się także w atmosferze właśnie takiego skandalu rzekomo politycznego, gdzie ONR miał wykorzystać prymasa Augusta Chlonda i część środowisk, ale jednocześnie politycznie zdecydowanie stojących po stronie sanacji, będzie używała argumentu, którym sama w gruncie rzeczy się w praktyce posługiwała. A więc taka niezdolność czy niechęć do podjęcia refleksji w prawdzie, a ta refleksja w prawdzie dla historyków dzisiaj wydaje się, że jest szalenie ważna. I powracam do ostatniego, do pierwszego zdania swojego. Warto to porównać z sytuacją lat 70., na przykład środowiska Ruchu Młodej Polski, które jest słusznie, niesłusznie oskarżane przez biskupa miejsca w Gdańsku, biskupa Lecha Kaczmarka, o to, że wykorzystuje przestrzeń duszpasterstwa akademickiego do de facto wprowadzania się ze swoją sytuacyjną potrzebą polityczną, programową, ideową, rzecz jasna. Nie jest to wszystko łatwe, a warte niewątpliwie pogłębiania naukowego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan profesor Krzysztof Kawalec, bardzo dziękuję i zachęcam. Trzeba włączyć mikrofon, panie profesorze, to nam ułatwi odbiór. Ułatwi wybitnie, przepraszam. Już chyba wszystko działa. No ja chcę podziękować panu profesorowi Żarenowi za tę uwagę, a w szczególności przypomnienie sporu, który się odbył na terenie akademickiej organizacji studenckiej, a dotyczył stosunku do przewrotu majowego. Często tak bywa, że tam, gdzie w grę wchodzą związki religii z działalnością świecką, pojawia się czynnik trzeci w postaci hipokryzji. Bo ten spór w istocie był sporem o takim właśnie charakterze. Ciężko było się przyznać, że nie jest zachęcająca perspektywa pokazania się w lokalu organizacji uzbrojonej bojówki strzelca i jej zdemolowanie z możliwym pobiciem uczestników w środku. W związku z tym wygodnie jest wskazać na wyższe cele, które wykluczają zabranie głosu w sprawie, o której mówią wszyscy. Tak więc to jest problem, który pojawił się wówczas. On się pojawiał w różnych momentach, także i w okresie tworzenia się i funkcjonowania tego, co się nazywa formacją narodowo-katolicką. Do znakomitego referatu pana profesora Skibińskiego nie miałbym tutaj krytycznych uwag, a z tą jego częścią, gdzie mówił o potrzebie dalszych pogłębionych badań, to się można jedynie entuzjastycznie zgodzić. Natomiast kilka uwag miałbym, jeśli można, gdy idzie o stosunek Dmowskiego do całej sprawy, przynajmniej tak jak wydaje mi się, że on był. Dla Dmowskiego nie był to problem uzgodnienia płaszczyzn doczesnej właściwej polityce i nadprzyrodzonej związanej z przesłaniem Kościoła, tylko w gruncie rzeczy interesowała jego wyłącznie sfera polityczna, a na Kościół patrzył jako ważną instytucję
życia społecznego i społecznego zaufania. I była to dla niego po pierwsze instytucja narodowa, z uwagi na rolę, jaką odgrywała w życiu głównej masy narodu, a także z uwagi na fakt kulawej często, ale jednak pewnej niezależności od władz zaborczych, no bo mówimy jednak o czasach sprzed Wielkiej Wojny. A drugi istotny element odnosił się do realiów zaboru rosyjskiego i tego, bo to jest też jedna z perspektyw, poprzez które Dmowski patrzył na Kościół katolicki, że był on instytucją zachodnią, łacińską, czymś, co w życie społeczeństw współczesnych pomagało przenieść dorobek, dziedzictwo kultury antycznej. I przedstawiało wartość. Przy czym to, co przypisywał Kościołowi katolickiemu, to jest przeniesienie dorobku starożytnego Rzymu. I to go oczywiście, i tak rozumiana rola Kościoła oddzielała go od tego, co przynosiło ze sobą rosyjskie państwo. Był zatem postrzegany jako jeden z ważnych elementów utrzymywania odrębności cywilizacyjnej. To była świecka perspektywa, nie ulega wątpliwości żadnej. To, co się po wojnie zmieniło, poza okolicznościami, o których profesor Skibiński wspominał, a które miały również swój wymiar bardzo aktualny, bo potępienie L'Action Française przez Stolicę Apostolską, to jest ten sam czas, w którym Dmowski ogłaszał swoją broszurę Kościół, naród i państwo. Można powiedzieć, że jeśli Watykan wypuścił pocisk, to Dmowski czuł jego świst w uszach, kiedy pisał. Więc to był ten aspekt aktualny, związany z sytuacją. Nie chcę mówić, że to jest taktyczna sprawa, ale na pewno względy taktyczne musiały być brane pod uwagę. Jeśli idzie o aspekty szersze, światopoglądowe, to sądzę, że najważniejszym było doświadczenie Wielkiej Wojny. Tego, jakie ona przynosi koszty, i można powiedzieć, że patrzył na nią również jako swego rodzaju sprawdzian użyteczności doktryny egoizmu narodowego, niczym nieograniczonego. Przykładem o wyjątkowej wymowie i wielkim destrukcyjnym znaczeniu był manewr niemieckiego kierownictwa wojskowego z 1917 roku, kiedy przepuszczono grupę rewolucjonistów w intencji dokonania antycywilizacyjnego przewrotu. Także wnioski były dosyć jasne. Są granice, których nie można przekraczać. Są normy, które stoją powyżej normami czysto politycznymi. Natomiast kończę, bo to i tak za długo mówię. Wydaje mi się, że Dmowski miał też świadomość, jeśli się uważnie czyta broszurę Kościół, naród i państwo, to widać, niebezpieczeństw zbyt dalekiego pójścia w kierunku tworzenia katolicko-narodowej syntezy, a także wyręczania się religią przy realizowaniu spraw ziemskich, bo w kilku miejscach wracał do tego i wyraźnie przed takimi działaniami ostrzegał. Bardzo dziękuję. Zaraz oddam głos profesorowi Skibińskiemu, tylko przeczytam mu także pytanie, myślę, że i do wypowiedzi profesora Kawalca, i do tej czatowej wypowiedzi się odniesie. Pan Rafał Kowalczyk pyta, jak myśliciele ruchu narodowego odnosili się do katolickiej nauki społecznej, jak często się na nią powoływano, czy jakieś postulaty recypowano w myśli narodowej częściej niż inne? Panie profesorze, niestety kilka minut tylko, a pytanie... Znaczy to...
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję zarówno panu profesorowi Kawalcowi, jak i panu Rafałowi Kowalczykowi, który z czatu pyta o tą kwestię. Z panem profesorem Kawalcem zgadzam się absolutnie, jeśli chodzi o refleksję dotyczącą Wielkiej Wojny. To muszę powiedzieć, że daje mi ta refleksja do myślenia, ale uważam ją za całkowicie trafną. Natomiast co do koniunkturalnego i reakcji na powiedzmy potępienie Action Française, to ja muszę powiedzieć, że trzeba by było sprawdzić miesiące. Mnie się wydaje, że Wumłowski napisał to wcześniej, niż zostało ogłoszone potępienie Action Française. I chociaż napięcie niewątpliwie istniało już wcześniej, to nikt się chyba nie spodziewał aż takiej eskalacji wzajemnych animozji, o tak powiedzmy, między Piusem XI a tym ważnym środowiskiem katolików francuskich. I wydaje mi się, że ja bym nie był taki pewien, jak pan profesor, że jak pan profesor określił, Dmowski słyszał świst pocisku w uszach. Może był bardziej przenikliwy i wyczuł, że będzie ten pocisk, nie mam pojęcia, ale tutaj uważał, że to wymaga sprawdzenia. Ja na tak intuicyjnie nie jestem tego w 100% pewien. Druga rzecz jest taka, że moim zdaniem także we wcześniejszych pismach Dmowskiego pojawia się ten element niechęci do manipulacji obiektywnymi normami moralnymi. A to jest w gruncie rzeczy to, co poróżniło głębiej, niekoniunkturalnie Stolicę Apostolską z Marasem. No Maras jest po prostu pozytywistą i relatywistą, no, trzeba to jasno powiedzieć. I tutaj pojawia się oczywiście pytanie, jak do tego podchodzić. Dmowski od tego ucieka. Czy skutecznie, to jest to osobna sprawa. Natomiast nie chciałbym, ja bym powiedział tak, że zgadzam się z uwagami, że pisma Dmowskiego w ogóle dotyczą raczej zagadnień świeckich. To znaczy on nie wchodzi w rozumowania stricte religijne i to trzeba jasno zaznaczyć, co nie znaczy, że tych przemyśleń nie miał, natomiast zachował je dla siebie, a nie dla swojej publiczności. No, na przykład także tu profesor Żaryn, przepraszam, komentuje, więc chciałem powiedzieć, że to z tą uwagą zgadzam się w 100%. Natomiast czy rzeczywiście Kościół jest obecny we wczesnych pismach Dmowskiego jako jedynie rzeczywistość socjologiczno-instytucjonalna, to ja po ostatniej lekturze tych pism, bo jeszcze kilka tygodni temu powiedziałbym, panie profesorze, tak absolutnie podpisałbym się pod tym zdaniem, jak też miałem tak, znaczy też mi się wydawało, że to jest dokładnie tak. Natomiast teraz, jak przeczytałem to jeszcze raz z drobniejszymi pismami z Przeglądu Wszechpolskiego, to mnie uderza coś innego, nie co zaprzeca tej tezie, ale uzupełnia ją w znacznej mierze. To znaczy zastanawia mnie, jak dużo Dmowski zastanawia się nad kwestiami etycznymi. A kwestie etyczne wykraczają w jego ujęciu poza socjologię i poza instytucjonalizację. I to jest moim zdaniem jakieś dopełnienie tej perspektywy. Wydaje mi się, że powiedziałbym, krótko mówiąc, ja uważam kwestię analizy wczesnego Dmowskiego i jego stosunku do religii za wciąż otwartą. I nieoczywiste wnioski się nasuwają moim zdaniem z refleksji. Odsyłam do takich komentarzy profesora Krzysztofa Kosińskiego na naszej stronie internetowej Do myśli nowoczesnego Polaka. Tam jest kilka takich celnych wątpliwości, które on właśnie w tej kwestii stawia, nie dając ostatecznej odpowiedzi, bo i formuła dyskusji publicystycznej i myślę, że waga kwestii no nie usprawiedliwiają wyciągania ostatecznych wniosków. Ale
Tu bym pozostawił znak zapytania. Jeśli chodzi o zagadnienie znajomości przez Ruch Narodowy Katolickiej Nauki Społecznej. Otóż wydaje mi się, że zwłaszcza młodsze pokolenie narodowców dość często się tym posługiwało, to znaczy interpretacja była moim zdaniem nierówna, tak to nazwijmy, to znaczy byli ludzie, którzy byli w tym znacznie bardziej zakorzenieni niż inni. Ja tutaj zwracam uwagę na pisma Frycza, pisma też Korolca, pisma Mosdorfa. Oni mieli własne komentarze w gruncie rzeczy polegające na interpretowaniu wskazań katolickiej nauki społecznej. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na odmienny charakter katolickiej nauki społecznej i programów politycznych, to znaczy katolicka nauka społeczna raczej mówi o pewnych kryteriach, a nie o rozwiązaniach, a przynajmniej tak powinna mówić, o tak powiedzmy, nie u każdego to się przedstawiciela tej katolickiej nauki społecznej się tak dzieje. Natomiast czy zwracam uwagę na dość charakterystyczną, silną obecność członków Stronnictwa Narodowego i ONR-u, a jednocześnie aktywnych katolików świeckich na tygodniach społecznych KUL-u w drugiej połowie lat 30. Wystarczy wspomnieć, że tam jednym z głównych mówców był kilkakrotnie, chyba dwukrotnie Mosdorf, więc nie jedynym, dodajmy, to znaczy, bo tam już się prezentowała pewna paleta katolików społecznych, nie tylko świeckich, także duchownych. I na pewno nie wszyscy by się podpisywali pod tezami Mosdorfa, to jest oczywiste. Natomiast on uczestniczył aktywnie w tej debacie. Kazusy Dłużewskiego i Sazwisłowskiego wspomniał profesor Żaryn w swoim wystąpieniu otwarcia. To znaczy moim zdaniem, no tutaj jest problem, to pan Rafał Kowalczyk doskonale wie, bo pisał o tym, pisząc o środowisku Juventus Christiana, że my mamy ogromnie zaniedbaną kwestię rozpoznania świeckich środowisk katolickich w okresie międzywojennym i w związku z tym na przykład wyznaczenie szczegółowych relacji jest trudne nie tylko dlatego, że mamy kłopot z Ruchem Narodowym, tylko z tą drugą stroną mamy kłopot, to znaczy my do końca nie wiemy, znaczy już nie mówiąc o tym, że nie mamy zrobionej prozopografii tych środowisk, to znaczy, czyli no, krótko mówiąc, sieci powiązań personalnych. No i to jest coś, co ciąży na wyciąganiu pewnych wniosków, bo no, tutaj nie jest, już kończąc ostatnie zdanie, nie chodzi tylko i wyłącznie o analizę deklaracji ideowych czy deklaracji politycznych, ale także chodzi o praktykę. I żeby ocenić praktykę polityki i praktykę życia społecznego, no to musimy zdecydowanie głębiej wejść w badania właśnie, no takie powiedziałbym nawet faktograficzne. Ja przypominam Państwu o jednym paradoksie, to żeby zilustrować to, że nie wiem, czy Państwo pamiętają o historii, która jest mało znana, że Karol Wojtyła był dwukrotnie w czasie wojny uczestnikiem powtarzania ślubów jasnogórskich młodzieży akademickiej i spotykał się on, przedstawiciel środowisk ewidentnie chadeckich, to znaczy wtedy jeszcze nie ubrany w sutannę duchownego, spotykał się tam z narodowcami różnej maści, o tak powiedzmy, i wspólnie modlili się tam i dyskutowali, że tak powiem, a to były grona bardzo wąskie, bo wtedy to chodziło o 20 osób mniej więcej, które się tam spotykała i oni się wzajemnie jakoś akceptowali na tej płaszczyźnie, więc to jest taki case, który pokazuje do jakiego stopnia no nie do końca mamy rozpoznane i przemyślane moim zdaniem te relacje, które wówczas istniały, bo były to relacje zarazem rywalizacyjne, jak i wspólnotowe. I to jest jakieś ostatnie dopowiedzenie, które chciałbym uczynić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy odczuć pewną wspólną satysfakcję, że żeśmy wyartykułowali bardzo wiele zdań, myśli, refleksji, które
może okażą się przydatne dla naszego środowiska, badaczy obozu narodowego, katolicyzmu społecznego, do podejmowania kolejnych wątków tematycznych, do znajdowania tematów prac doktorskich dla naszych młodych uczniów. A zatem ja przynajmniej odczuwam taką satysfakcję, że brałem w tej części naszej konferencji udział. Bardzo Państwu dziękuję. Następna część konferencji rozpocznie się o godzinie 12:00. Poprowadzi ją pan profesor Paweł Skibiński, a naszymi prelegentami będzie pan profesor Krzysztof Kawalec, pan profesor Grzegorz Kucharczyk i pan doktor habilitowany Grzegorz Radomski. Już bardzo mocno zapraszam na tę część naszego spotkania. Tak przynajmniej ten program wygląda w tej wersji, którą otrzymałem do zaprezentowania. Bardzo dziękuję. Przerwa, którą zapraszam wszystkich uczestników, żeby spędzili razem z kawą i drugim śniadaniem, a wracamy do pracy o godzinie 12:00.